szpagat. Nie? Ten szpagat z tymi rękoma od rozkręconych można teraz powiedzieć, że przekładamy ręce, ale nie ma takiej konieczności. Tak? I teraz izometryczne właśnie. Wdech i z wydechem piętą, tak jakby pięta miała tutaj taki kolec, tak? I piętą suniemy do przodu, mocno. To jest wyciąganie nogi z biodra. I druga noga napręża się mocno, aż po koniuszek palca. Tak? I mocno, to jest działanie znowu, tak jak wcześniej była ręka do podłogi, ręka do sufitu, tak teraz jest noga do przodu, noga do tyłu. I rozrywka na dwie strony. I mocno. I staramy się naprawdę mocno, mocno, mocno. I luz. Powtarzamy trzy razy. Okay? Teraz jest moment na to, żeby na stronę nogi z przodu przejść. Hop. Żeby to zwolnić. I to ta musi się ruszyć, bo mózg musi zrozumieć, że nic się nie stało w biodro, że nadal ten bardzo mocno rozciągany mięsień, on może na razie gorzej, ale działa. O, nie utracił funkcji. Okej, i teraz zrobić przyciąganie nogi. O takie, nie ręką, tylko niech sam mięsień podziała. A, okej, nic się nie zerwało. Dlaczego? Kiedy zerwałam... Ja miałam zerwany cały przywodziciel wielki, czyli tutaj jest taki przyczep przy kości łonowej i mi zostało, czyli praktycznie cały poszedł, tak? Więc wiem, jak to jest. Kiedy się położyłam i kazano, wiem, co to jest utrata funkcji mięśnia. Do góry jeszcze poszło, a ktoś mi kazał o to zrobić. W ogóle nie ma. Nagle mózg ma tą funkcję, a noga głowy nie ma. Nie ma, po prostu nie ma tej funkcji. Tak, wiem, a dlatego tak cicho powiedziałam. Równie dobrze to było kurna, tak kurna chata. Więc jest coś, było coś takiego, że w ogóle nic. Nagle to była taka bezsilność straszna. Więc, jeżeli cokolwiek miało się wydarzyć złego i tak dalej, to ćwiczenie to sprawdzi. Ale najczęściej to ćwiczenie po prostu da mózgowi do zrozumienia, że nic się nie stało, jest super. Czyli my nadal potrafimy gorzej, bo gorzej, słabiej, bo słabiej, ale nadal jest. Aha, okej, dobra. Chwilę posiedzieć w tej pozycji, rozmasować, ukrwić z powrotem, tak? Możecie nawet zrobić w tym momencie wstanie na nogi i pochodzenie. Ale taki śmieszny właśnie, taki, żeby, aha, podziałać. Im bardziej tą nogą, która była z tyłu. Żeby ona, aha, dobra, ona działa. I teraz ponownie do szpagatu, no i teraz już kostki, krzesła, większe zakresy, mocniej i tak dalej, tak? Ok? Więc i tutaj mamy szpagaty te statyczne, izometryczne, aktywne i tak dalej załatwione, ok? Czyli i teraz naprawdę przedłużone czasy, czyli takie dajemy po 5 minut na jedną nogę. Niech sobie posiedzą, niech pokombinują, niech porozciągają się, jeżeli oczywiście jest to ten czas, tak? Ale starajcie się tak prowadzić trening, żeby ten czas jednak był, tak? A więc i tutaj tłumaczymy, poprawiamy kostkę. Kto potrzebuje poduszeczki, dajemy poduszeczki. Kto potrzebuje więcej, dajemy więcej. Kto potrzebuje fortepian, dajemy fortepian, tak? Wszystko dla kursantów, ok? I potem z powrotem schodzimy. Jeszcze raz możecie ponowić to, ok? I zaczynamy drugą nogę. Możecie też wstać pomiędzy, też znowu rozchodzić, rozgrzać, upewnić się, że na sali jest ciepło. Jeżeli nie jest tak do końca ciepło, to właśnie dobre są te momenty, żeby rozchodzić i ponownie ruszyć krążenie krwi. No ale starajcie się oczywiście trzymać temperatury. Jeśli ktoś narzeka na zimno, dać mu nawet swoją bluzę. No tak, ok? Ale żeby ponownie ruszyć, dobra?